Dzisiaj zapraszamy Was na trzeci i ostatni już odcinek z miniserii traktującej o tegorocznej edycji Restaurant Week. W czasie całego festiwalu odwiedziliśmy aż 4 lokale, z czego na kanale pojawiły się jeszcze 2 filmy. Kto nie widział, zapraszamy do oglądania i playlisty, która wyświetli się w górnym rogu ekranu. Do jednej z restauracji, do której kamery akurat nie wzięliśmy, nasze doświadczenie kulinarne okazało się raczej nietrafione i dość mało smaczne, ale więcej o tym poczytacie na naszych pozostałych social media, do których również serdecznie zapraszamy. Tym razem, jako ostatni lokal, wybraliśmy restaurację pod Platanami w Tarnowskich Górach. Zapraszamy do oglądania. Witamy Was po raz kolejny z, wydaje się, równie ciekawego miejsca, czyli restauracji pod Platanami w Tarnowskich Górach, na kolejnej kolacji, w naszym wypadku już ostatniej kolacji, jeśli chodzi o Restaurant Week. A dlaczego restauracja pod Platanami? No to zapraszam Was na króciutką historię o tym miejscu. Restauracja pod Platanami usytuowana jest przy późnobarokowym pałacu z pierwszej połowy XVIII wieku. Lokal otoczony jest rozległym i pięknym parkiem z początku XIX wieku z zachowanym starym drzewostanem z nielicznymi egzemplarzami drzew egzotycznych. W parku znajdują się takie drzewa jak grab, lipa, jesion, dąb, platan, do czego oczywiście nawiązuje nazwa restauracji. Sam lokal został utworzony na podstawie pomieszczeń gospodarczych z 1929 roku, które zostały odrestaurowane zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. W sąsiedztwie restauracji znajduje się m.in. Park Przygód i Atrakcji wraz z Parkiem Linowym oraz ośrodek jeździecki. Przyszły nasze przystawki. W zasadzie w obu przypadkach, w obu wersjach menu są to zupy. U Adriana jest to krem z białych szparagów, u mnie jest to krem z pomidorów. Adrian już jadł topinambur, mówi, że dobry. Ja jeszcze nie próbowałam, także jemy. Właśnie zjedliśmy z Adrianem zupę, mówię o zupie pomidorowej, bardzo dobra, chociaż sprawiała trudności w dostaniu się do niej, bo te grzanki były zdecydowanie za duże do wielkości tego kubeczka, tej filiżanki. Były też całe zanurzone, więc ani ręki tam nie wsadzicie, no widać, co sobie można pomagać, ale uciepkani będziecie nieźle, ale abstrahując już od tego, takiego technicznego problemu, no to sama zupa jest przepyszna, taka naprawdę czuć, że jest zrobiona z takich świeżych pomidorów, takich, które rosną na słońcu. O, Adrian się właśnie pochlapał, tak? Nie? Udało się. Adrian tobie też smakuje, prawda? Także zupa naprawdę dobra. Oprócz tych małych problemów z grzankami, warto by tutaj coś pomyśleć, jak zaradzić temu problemowi na przyszłość. A ja jem jeszcze ten krem ze szparagów od Adriana. Adrian się ze mną wymienił swoją zupą, już też kilka łyżek zjadłam i jest również przepyszna, bardzo aromatyczna. I ten topinambur nadaje tutaj takiego sznytu. On był na początku, to były chipsy z topinamburu, teraz wpadły do zupy, zrobiły się trochę miękkie, ale tak dla mnie i tak są perfetto. Rozmawialiśmy, która zupa jest lepsza i w sumie nie możemy zdecydować. Obie są gęste, syte, aromatyczne, dobre, zgadza się, prawda? No więc jak na razie przystawki na duży plus, pomimo że to są tylko zupy, to te zupy były naprawdę fajne. No i czekamy na dalszy rozwój wydarzeń, czekamy na dania główne. No dobra, Restaurant Week Restaurant Weekiem, ale też pokażę Wam, co normalnie możecie tutaj zjeść, bo to też jest ciekawe. W ogóle karta się zmienia w stosunku do pół roku. Są tutaj, pani kelnerka powiedziała nam, że są pozycje, które są raczej stałe, ale też dużo jest sezonowych dań. No teraz jest i rolada, i udka, i placki ziemniaczane, i schabowy, i pieczeń, i grillowana polędwiczka, też są sałatki. Myślę, że takie standardowe polsko-śląsko-europejskie dania, więc wydaje mi się, że do tego miejsca akurat taka kuchnia jak najbardziej pasuje. No i weszły te nasze dania główne, które wyglądają bardzo apetycznie. I kurczak od Adriana, i mój stek. Zobaczcie, dość duża porcja. Moja ręka praktycznie taka jak ten stek, nawet większa. Także uwielbiam w ogóle steki z kalafiora. Sos holenderski też jest tuściutko. Czy będzie dobrze? Zaraz się przekonamy. Postaram się jakoś ustawić, żebyście widzieli i mnie, i danie. Nie, że tylko mówię i nie jem, bo faktycznie jem. No i powiem Wam, że jest super. Przynajmniej moje danie. Adriana jeszcze nie próbowałam, ale moje to jest taki stek, który mogłabym jeść, no dobra, może nie codziennie, ale co drugi, trzeci dzień. Idealnie zrobiony, idealnie zgrillowany, upieczony. Ten sos holenderski też, no i te szparagi sezonowe, które w zasadzie kończy się już powoli sezon na szparagi, które ja uwielbiam. Całość
Mega, myślę, że Adrian też ci będzie smakował. W sumie takie dość klasyczne danie. Nic super wydziwianego, ale naprawdę tutaj robi to efekt wow. No i porcja bardzo duża, także wymieniamy się. Adrian, ja próbuję twojego, Adrian zaraz podzieli się z wami, chociażby przeze mnie, albo sam zobaczymy opinią na temat tego mojego steka z kalafiorem. Aż podeszłam do Adriana, no i co? Co myślisz o tym? No tu pierwsze kipce gra, ten naprawdę sos i ten stek z kalafiora. Szparagi spoko, ale to jest taki bardziej dodatek. Nie mają tyle smaku jak naprawdę jak ten kalafior. No tak, wydaje mi się, że to był taki zamysł, żeby szparagi były raczej sauté z wody, a żeby to wszystko jakby było dodatkiem do gwiazdy głównej, czyli do steka polanego właśnie tym przepysznym sosem holenderskim. Ja bym to też razem kroiła, nabierała, więc ja tutaj nie mam sprzeciwów, że one są z wody, bo szparagi same w sobie są przepyszne, ale naprawdę ten stek tutaj robi robotę, ale generalnie smakuje ci. Tak, tak. Okej. Okay. No i wymianka była zdaniem od Adriana. Ja uważam, że również bardzo udane danie. Ten kurczak może taki minimalnie suchawy, ale po wymieszaniu z tym całym puree, no nabierał smaku i w ogóle fajne przyprawy. Takie staropolskie, nie wiem jak to określić, ale takie niespotykane, jeśli chodzi o doprawienie kurczaka. Dawno już nie jedliśmy takiego smaku może, tak? Całość bardzo fajna. Ciekawa, duża porcja, syta porcja i tobie też smakowało, tak? Adrian kiwa, że tak, siedzi dość daleko ode mnie, także nie będziecie go słyszeć. Ale te dania główne również bardzo dobre. Jesteś już, Adrian, pojedzony? No, już trochę jestem. No, zupa syta, dania główne duże, syte. A tu jeszcze czas na deser. A desery też zapowiadają się ciekawie, przynajmniej z opisów, także czekamy. I pokazujemy wam. Powiedziano nam, że byliśmy grzeczni, bo zjedliśmy do końca danie główne i zasłużyliśmy na deser, więc przed nami wylądowały te dwa oto cudowności, dwie cudowności. U mnie jest to nasiona chia z owocami, a u Adriana jest sernik na spodzie z ciasteczek, tak. Także będziemy jeść. Jesteśmy już mocno zasyceni, jak wam mówiłam, ale na takie rzeczy zawsze znajdzie się miejsce. Także smacznego, Adrian, i jemy. No i mój przepiękny deser, który już jest tutaj wyjedzony. Adrian, jak usłyszał, co ja będę miała, powiedział, wiecie, taka mama łyga. Zawsze nasiona chia się kojarzą z takim typowo wege jedzeniem, ale ja nasiona chia uwielbiam, często robię z tym desery i zawsze wychodzą dobre, ale Adrian po spróbowaniu powiedział, że smakuje. Smakuje? Nie widzicie, ale kiwa głową, że smakuje. Tutaj też pozycja bardzo udana. Prosta, nieskomplikowana, a robi wrażenie i całkiem fajny, miły deserek po zupie i po podaniu głównym. Także to również na plus. Nieduża porcja, ale myślę, że w sam raz to już jest połowa, bo Adrian zjadł. Mówi, że dobre, a ja spróbuję. W zasadzie ta porcja jest idealna na te dość syte, na tą dość sytą przystawkę i danie główne. Ale jem na żywo przy was i zweryfikuję, czy Adrian ma rację, czy nie. Czy mi smakuje, czy nie. Sernik kajmakowy. Polany słonym karmelem. Jest dobre. Taki wilgotny, bity, ale wilgotny. No, z kajmakowym zacięciem. Jak lubicie kajmak, to wiecie, jak to smakuje. Ja słonego karmelu nie czuję za bardzo. Czułeś tutaj słony karmel? Bardzo delikatnie, ale generalnie sernik również udany, wilgotny, po prostu dobry. My już po całym doświadczeniu festiwalowym usiedliśmy sobie jeszcze na zewnątrz, bo w ogóle to miejsce, pogoda już swoją drogą, ale to miejsce jest też cudowne. Takie spokojne, ciche, można się tu zrelaksować. Nie ma dużo ludzi, przynajmniej teraz mamy wtorek, nie wiem jak w weekendy, jeśli byliście, dajcie też znać. Ale generalnie fajne miejsce. Obok jest zoo, gdzie można przyjść z dzieciakami, taki park rozrywki miły, mały, jakieś zwierzaczki i fontanny, huśtawki i tego typu rzeczy, także też fajna atrakcja. A co do samej kolacji, to czy masz jakieś uwagi, w ogóle masz jakieś spostrzeżenia? Nie, wszystko bardzo dobre. Wszystko było dobre i nie były to potrawy, które wiecie, wyrywały z butów. Były to takie bardziej standardowe dania, które...
możemy spotkać może nie we wszystkich, ale w wielu miejscach, ale były przygotowane naprawdę w sposób solidny, czuć było dobry składnik i czuć było jakby serce, które zostało włożone w przygotowanie tego wszystkiego i nie mamy zarzutów w zasadzie do niczego, wszystko ze sobą pasowało, wszystko nawet do tego miejsca pasowało, także tutaj ekstra. Może czego mi bardziej brakowało, to może trochę takiego większego storytellingu, opowiedzenia o produktach, bo może coś tutaj jest sezonowe, może mają coś własnego, także może tego mi troszkę tutaj zabrakło, ale poza tym do obsługi też nie można się przyczepić, przemili, przesympatycznie i dało się porozmawiać, pośmiać się, także jesteśmy pod wrażeniem, nie wiedzieliśmy, że Tarnowskie Góry macie takie fajne miejsce, słyszeliśmy, ale nie byliśmy, a tutaj na pewno jeszcze sobie wrócimy, bo warto tutaj, myślę, wracać. Jeśli byliście tutaj na takich standardowych daniach, to też dajcie znać, czy warto i jak wam smakowało, a my żegnamy się w takim razie z wami, poczulujemy jeszcze tutaj troszkę, bo jest tutaj, jak widzicie, cudownie. Żegnamy się z wami, no i jak zwykle do kolejnego smacznego razu. Cześć!